29 lipca 1914 roku, dzień po tym, jak Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Józef Piłsudski zarządził częściową mobilizację strzelców. Podporządkował sobie drużyny strzeleckie, a 2 sierpnia za zgodą władz austriackich rozpoczął koncentrację wszystkich drużyn z Galicji. Dowódcą pierwszej kompanii kadrowej liczącej 163 osoby został Tadeusz Kasprzycki. 24 lipca 1917 roku na Białorusi zgłaszają się pierwsi ochotnicy do 1. Korpusu Polskiego na wschodzie. Ich dowódcą zostaje generał Józef Dowbor-Muśnicki. Maksymalnie udaje się zebrać prawie 30 tysięcy żołnierzy. Korpus wsławił się zdobyciem Bobrujska w lutym 1918 roku. Wtedy też podporządkował się Radzie Regencyjnej. 26 lipca 1918 roku Lew Trocki, komisarz wojny rządu bolszewickiego, wydał rozkaz strzelania do każdego Polaka, który podejmie próbę przedostania się do Murmańska i Archangielska. W rejonie tym formowano jednostki polskie. Bolszewicy rozstrzeliwali na miejscu, bez sądu, wszystkich schwytanych polskich żołnierzy. W rezultacie na północ dotarło jedynie kilkuset Polaków. 24 lipca 1918 roku Monitor Polski donosi o wielkiej manifestacji polsko-amerykańskiej w Chicago na cześć Polski, urządzonej przez polskie organizacje wraz z Amerykańską Narodową Ligą Bezpieczeństwa. Na obchodzie przyjęto manifestacyjnie Ignacego Paderewskiego i oficerów Armii Polskiej. Depesze poparcia nadesłał na wiec prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. 24 lipca, 69 lat temu, zmarł polityk i dyplomata, ambasador Polski w Rzymie i Londynie, Konstanty Skirmund. W 1919 roku był delegatem i doradcą w sprawie zagadnień odpowiedzialności za wywołanie wojny na konferencji pokojowej w Paryżu. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Antoniego Ponikowskiego.